instytutów badawczych, resortowych, które to instytuty w związku z nową ustawą nie mają już dyrektorów, naukowców wybieranych drogą konkursu, którzy muszą spełniać określone warunki, na przykład mieć habilitację, tylko są mianowani przez ministra. Również połowy rady wydziału są mianowane przez ministra, więc te instytucje zaczynają pełnić funkcje po prostu partyjne. Właściwie wtedy bez sensu jest wydawanie na nie jakiekolwiek pieniądze. I ci dyrektorzy mianowani są oczywiście z klucza partyjnego i dyrektorem Instytutu Edukacyjnego został specjalista od bezpieczeństwa, od profesora Zybertowicza, a dyrektorem Instytutu Weterynarii został inżynier, konstruktor instalacji metalowych czy czegoś takiego. I w ocenie zacnych kolegów, którzy tam siedzą, tam siedzi profesor Łętowska, profesor Safian, profesor Dołoczko, no oni wszyscy stwierdzili, że jest po prostu gorzej niż w PRL-u, czy po prostu ten oddech PRL-u jest niesłychanie widoczny. Ja to już się teraz tak zastanawiam, co da się odkręcić. Znaczy, które ustawy dadzą się odkręcić i też pytanie oczywiście, czy partia, która myśląc optymistycznie, że dojdzie do wyborów, która przejmie władzę, nie będzie miała takiej pokusy, żeby sobie te narzędzia zostawić. I no, jeśli antycypuję tak i wierzę w wybory za 2,5 roku, no to jestem pełna obaw, czy przypadkiem na początku będzie się jej trudno odkręcać, nie będzie większości, a tu te zmiany w sądownictwie się przydadzą, a labilny trybunał to może i tak dalej. Więc ja nie dość, że widzę potężne zagrożenia, które są związane z autorytaryzmem obecnym, które już właściwie mają miejsce, ale też jestem pełna obaw co do tego, co się będzie działo potem. Także uważam, że nie jest dobrze. Tak szybko szukam czegoś takiego optymistycznego. Byłyśmy optymistyczne przed południem. Jasna. No więc tak, rzeczywiście moja ulubiona filozofka, którą dzisiaj cytowałam, Hannah Arendt, miała takie przekonanie, że polityka jest drugim miejscem obok religii, gdzie się trafiają cuda. Jak Państwo, niektórzy z Państwa obecni na sali pamiętają lata 70., to nikt z nas nie przypuszczałby, że za 20 lat będziemy mieli paszporty, będziemy w miarę normalnym krajem, bo taki cud się wydarzył. No, może teraz też jakiś cud się wydarzy i pracujemy nad tym. Wejście do polityki nazywa się czasami wejściem w pakt z diabłem. Jest na tyle niebezpieczne i kuszące. Jest to wyzwanie dla takiej osoby, która zaczyna karierę polityczną, co do tego, w jaki sposób zachować własne normy etyczne, czy jakąś aksjologię, system wartości. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na polityka, który stoi u progu kariery, a ma wizję bycia skutecznym, chyba przede wszystkim. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na osobę, która chce pozostać przy jakiejś tam ideowości i normach etycznych? Znaczy, ja zacznę od drugiej strony, od takiego optymistycznego przekonania i poglądu, który jest racją do tego, abym namawiała kobiety, żeby wchodziły do polityki. Otóż to jest bardzo atrakcyjne. Jest się na wiejskiej, co chwila się chodzi do telewizji, za nic się nie odpowiada i dostaje się 10 tysięcy miesięcznie na rękę. To jest po prostu znacznie łatwiejsze niż bycie pielęgniarką, nauczycielką, dyrektorką czy prezeską jakiejś firmy. I też powtarzam wszędzie, to reperkusja z Kongresu Kobiet, że jak weźmiemy przypadkową grupę 50 mężczyzn i przypadkową grupę 50 kobiet, to będzie wiadomo, że jeśli chodzi o te kobiety, większość z nich jest lepiej wykształcona, rzadziej choruje, dłużej żyje, jest bardziej nastawiona na współpracę i nigdy nie wchodziła w układy korupcyjne. Być może dlatego, że nie miała szans. Natomiast jak się weźmie grupę mężczyzn, to wiadomo, że często chorują, mają ambicje. Ostatnio widzimy w polityce bardzo dużo narcyzmów. Po prostu niektórzy, jak Sariusz Wolski, muszą chyba ciężarówkami wozić, żeby ten narcyzm się gdzieś zmieścił. Są bardziej podatni na nałogi, więc tak de facto mówię, no lepiej głosować na kobiety niż na mężczyzn. A kobietom zapewniam, że jest to wielka atrakcja, zwłaszcza kiedy są tam media, to się idzie na tą salę główną albo na komisję, a po środku są kamery i wtedy jest się sławnym, wchodzi się do telewizji i tak dalej.
Natomiast ja myślę, że też nie trzeba przesadzać. Bo jest taki problem, który się nazywa problemem brudnych rąk w polityce. Ale najczęściej pokazuje się, czy też wyolbrzymia się takie sytuacje. No to polityk ma do wyboru albo poddać kogoś torturom i uratować życie tam 50 osób, albo zachować czyste ręce i pozwolić, żeby te osoby zginęły. Nie ma takich dylematów w dzisiejszej polityce, a jeśli są, to naprawdę niesłychanie rzadko. Znaczy, to nie jest tak, że pragmatyka polityczna stoi w jakiejś straszliwej sprzeczności z normami moralnymi. To jest wszystko wymyślone i wydumane. Są takie problemy, które polegają na tym, czy mam wybrać wierność swoim przekonaniom czy sumieniu, czy mam być lojalna wobec szefa partii. Lojalność daje pewien zysk, mianowicie pewną sprawność w realizowaniu programu tego partii, no ale z drugiej strony wierność swoim własnym przekonaniom też jest wartością. Myślę, że jest taki problem z obietnicami, które dają politycy. Znaczy, mam je raczej spełnić, czy ponieważ powziąłem jakieś nowe informacje, nie powinnam tego była robić. Czy spełnianie obietnicy jest ważniejsze niż jakby doraźne kalkulacje efektów i strat. Ja myślę, że przesadzamy z tym konfliktem norm w polityce. Znaczy, oczywiście polityk podlega trochę innej ocenie. Gdybym Państwu teraz zadała takie pytanie, czy wolelibyście polityka, który jest prawy, uczciwy, dobrotliwy, mówi jak jest, nigdy nie kłamie, nie zdradza żony. Czy wolicie polityka, który zdradza swoją żonę, jest nieuczciwy, kłamie, ale rzetelnie realizuje cele polityczne, które sobie postawił i które służą nie jemu, nie jego partii, ale dobru wspólnemu. Wydaje się, że w polityce trochę inaczej możemy oceniać ludzi, bo bardziej zależy nam na pragmatyzmie i skuteczności. Nauczyciel nigdy nie powinien kłamać. Polityk... Ja pamiętam, jak kiedyś we Francji, zaraz po śmierci Mitterranda, byłam tam z jakichś powodów i taksówkarz, wioząc mnie na lotnisko, powiedział, czy chciałabym przejechać, i to będzie bonus za darmo, koło domu kochanki Mitterranda. A ja mówię, to jakiś absurd kompletny. Dlaczego miałam oglądać dom kochanki Mitterranda? Ale on mi wtedy wytłumaczył, że on jest dumny, że Mitterrand był świetnym politykiem, że tak powiem, starym, ale jurnym. I on miał to, co można zobaczyć w takim rzymskiej ocenie, virtus rzymski. No i myślę, że cały problem z polityką polega na tym, że i to pisze o tym Weber, i pisze o tym Machiavelli też, gdy dobrze go przeczytać, a nie stereotypowo, że polityka jest dziedziną działania, skutecznego działania, dla którego pewnym obciążeniem bywają normy moralności chrześcijańskiej. No po prostu polityk, który wszystkich miłuje, polityk, który mówi prawdę, polityk, który nadstawia policzka nieprzyjaciołom swoim i który respektuje na serio normy moralności chrześcijańskiej, może się okazać nieskuteczny. Ale nawet Machiavelli, kiedy mówił swojemu księciu, że musisz się uczyć nie być dobrym, to mówił, nie być dobrym w sensie chrześcijańskim, ale musisz posiadać greckie albo rzymskie cnoty. Cnotę odwagi, cnotę namiętności, a Weber dodawał cnotę odpowiedzialności osobistej. My możemy dużo pozwolić politykowi, ale chcielibyśmy, żeby jego nieudane działania miały jakieś konsekwencje. On ponosi odpowiedzialność osobistą. Wycofuje się z życia publicznego albo strzela sobie w głowę, skoro musiał naciągnąć wiele różnych norm moralnych. Ta odpowiedzialność osobista wydaje mi się czymś niesłychanie ważnym. Cały problem polega na tym, że te szczególne normy oceny politycznego działania dotyczące namiętności, odwagi, odpowiedzialności osobistej wprowadza się wobec polityków, którzy pełnią funkcje charyzmatyczne. Są politycy, którzy są charyzmatykami. Pewno znamy kilku takich. Natomiast problem polega na tym, że u nas każdy polityk myśli, że jest charyzmatykiem. I mało który myśli, że jest po prostu osobą w służbie
i w związku z tym cechy, które powinien mieć, to są cechy administracyjne. Powinien być uczciwy, przejrzysty, rzetelny i traktować swoją pracę jako służbę. I myślę, że raczej w tym mamy kłopoty, prawda? No jak Państwo się zapytają pierwszego z brzegu polityka, czy wszystkich po kolei, to oni są przekonani o swojej charyzmie, że jak już siedzą w tym parlamencie, to mają misję do spełnienia i w związku z tym mogą pomijać różne normy moralne. Nie, nie ma takiego ani powodu, ani takich sytuacji, nie ma wojny, nie ma terroryzmu w takim sensie jakby rzeczywistym. Więc jakby nie ma takiej możliwości, żeby ich zwalniać z różnego rodzaju ocen moralnych, wymogów moralnych czy norm moralności. Chociaż z drugiej strony no jest coś takiego, no jeśli polityk jest sprawny, zwłaszcza jeśli ma takie nacjonalistyczne skłonności, to jakżeż może on być wyznawcą Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus mówił, musisz nadstawiać ten policzek, musisz miłować tych nieprzyjaciół swoich. I dlatego na przykład Weber mówił, polityk musi wiedzieć, że jeśli jestem charyzmatykiem, jeśli pomija różne normy moralne, nigdy nie zostanie zbawiony. I w pewnym sensie jakby rola polityka, który no właśnie chce nie podlegać ocenie etycznej albo chce się nauczyć nie być dobrym, tak jak radził Machiavelli, to jest rola tragiczna. On nie zostanie zbawiony, nie zostanie rozliczony w ramach moralności chrześcijańskiej. Natomiast ci, którzy uznają, że moralność chrześcijańska jest jedną z wielu moralności, bo tak rzeczywiście jest, myślę, że mają i można to, ja to zresztą proponuję bardzo często w Sejmie, mogą po prostu stworzyć takie normy moralności profesjonalnej, które będą normami o charakterze doradczym. Ja sama jak byłam ministrem, bo ja byłam sekretarzem podsekretarza, raz tak, w zależności od nastroju. Ale ja byłam, w każdym razie miałam do dyspozycji jakieś samochody, jakieś telefony, jakieś takie gadżety. Ja nie wiedziałam, jak z tego, znaczy ja wiedziałam, jak z tego korzystać, ale czasem na przykład jadąc musiałam zajrzeć do domu. Czy ja mogę, czy powinnam się przesiąść do autobusu i pojechać w tej sprawie? To są niby takie drobiazgi, ale z nich się składa tak naprawdę życie moralne, bo to nie terrorysta i tortury, nie mamy takich wyborów, tylko mamy takich wyborów, jak wykorzystać sprzęt, który jest służbowy i za który płacą różni ludzie. Ja proponowałam swojemu rządowi, że ja jestem etykiem, to może byśmy usiedli i taki kodeksik wewnętrzny napisali, dotyczący właśnie tych gadżetów. No, oczywiście była deklaracja, zgoda i tak dalej, po czym nikt się tym nie zajął. Rząd, który nas zastąpił, to był rząd premiera Marcinkiewicza. Pierwsze, co zrobili, to ogłosili kodeks etyki poselskiej, czy parlamentarnej, czy politycznej, już nie pamiętam. On był ściągnięty idealnie z brytyjskiego. Został przedstawiony przed kamerami. Znaczy to jest chyba najgorsze w etyce. To jest kwestia deklaratywności. Znaczy po prostu deklaruje się, rzuca się hasła, wartości, prawda, godność, szacunek. Po pierwsze nie rozumiejąc tych pojęć, a po drugie jakby nie wiedząc o tym, że one wymagają pracy. I ta praca, moralna praca zawsze się zaczyna od nas samych. Że nie można po prostu deklarować tych haseł i szarmować tą moralnością chrześcijańską. Ona mi się wydaje jakoś szczególnie zbrukana przez tą politykę. Że tam po prostu pojawiają się i te krzyże, i te fatimskie ustawy i tak dalej. I to dla mnie religia jest sferą sakrą, sferą intymnych relacji z Bogiem, o ile się w Niego wierzy. I tak wyciąganie tego Boga w ten parlament, gdzie ludzie pokazują się od najgorszej strony bardzo często, jest czymś nie w porządku. A jeśli chodzi o regulacje etyczne, można dla pewnych przypadków case'ową etykę ustalić, etykę cnót, to jest stare słowo, i powiedzieć, jakie wartości obowiązują w określonym zawodzie. To się po prostu robi. U nas się deklaruje i nic się nie robi. Jak już mówimy o sprawach trudnych, to kilka zdań może takich. Komitet Obrony Demokracji aktualnie trudne chwile. PR mamy fatalny, jednak działacze w tak zwanym terenie działają. To bardzo aktywnie, to nie spadło, to się nic nie wydarzyło, to tylko ta, że tak powiem, warszawska ogólna opinia jest taka sobie. Wzrastają nasze prywatne działacze KOD-u, wzrastają nasze kompetencje, zdolności organizacyjne. I mam takie pytanie,
jak widzisz, przepraszam, bo już jesteśmy na tym, tutaj ta oficjalna forma, jak widzisz rolę kot w państwie PiS-u? I czy rzeczywiście, tak jak wierzy Adam Michnik, Komitet Obrony Demokracji może odegrać rolę taką cywilizującą polską politykę? Czy rzeczywiście może być agorą dla innych, dla partii politycznych, szczególnie w kontekście wyborów najbliższych, czyli samorządowych? No więc ja oczywiście od początku jakby jestem w KODzie, jestem z KODem, jestem na tych manifestacjach, zresztą pisałam często o edukacyjnej roli manifestacji kodowskich, sama stałam na pierwszej. Notabene ja tam poszłam, żeby zabrać głos. Miałam na trybunie, myślę, że będzie 100-200 osób. To przyjdę na czas i dostanę się tam. Oczywiście było tyle tysięcy, że w ogóle nie było mowy, żebym się gdziekolwiek zbliżyła. I stał przy mnie jakiś mężczyzna z dwójką swoich dzieci. Dzieci lekko znudzone, ale pytały się, tata, co to jest ten Trybunał Konstytucyjny? I on im po prostu opowiadał, co to jest ten Trybunał Konstytucyjny, co to jest Konstytucja. I mówię o podstawowych instytucjach, to jest bardzo ważne. Ja jeżdżę na spotkania kodowskie w bardzo wiele różnych miejsc i uważam, że to, co jest najcenniejsze oczywiście, to jest ten ruch, który jest wszędzie i to się nie zmieni, to powinno rosnąć, to powinno być coraz bardziej intensywne. Ja broniłam też Mateusza Kijowskiego nie dlatego, że jakoś uważam, że jest bardzo, bardzo wart obrony, ale zgodnie z taką tezą, która często pojawia się w artykułach w polityce Janickiego i Władyki, oni mówią, PiS przetrwał 8 lat opozycji, dlatego że wszyscy jego zwolennicy byli jak mur, solidarni i wspierający. A nasza opozycja po prostu właściwie po pierwsze, że jest podzielona, a po drugie wszyscy bez przerwy ją krytykują. Ja napisałam taki tekst o Mateuszu Kijowskim, że my tak już mamy, że jak mamy jakiegoś bohatera, to on musi być czysty i żywić się powietrzem. A jak on gdzieś coś zarobi, to już jest podejrzane. Ja pamiętam, że nawet go broniłam przed tym zarzutem niepłacenia alimentów. 78% mężczyzn w Polsce nie płaci alimentów. To był jedyny, który spotykał się z jakimś masowym atakiem, chociaż jego sytuacja, jak wiadomo, nie była aż taka dramatyczna, w sensie żony, która by się strasznie skarżyła. Oczywiście to jest tak, że ktoś powinien nad tym wszystkim panować, w sensie finansowym, to powinno być przejrzyste, to jest absolutnie oczywiste, ale z drugiej też strony to nasze przekonanie, że nasz bohater musi być święty albo musi umrzeć i że on nie jest z krwi i kości, jest jakieś fatalne, no po prostu musimy się, pamiętam też ludzie byli jakieś oburzeni, jak Lech Wałęsa, jakiś dostał honoraria i jakiś dostawał za te swoje wykłady. No, musi żyć człowiek, zwłaszcza jak ma tyle dzieci, wiadomo. Więc ja myślę, że powinniśmy trochę zmienić naszą optykę widzenia tych przywódców. I to jest jakby jedna sprawa. I też nie sądzę, znaczy myślę, że w tej chwili więcej szkodzą KOD-owi te nieprzemyślane ataki medialne różnych, jak ja to mówię, czyściochów moralnych, niż to, co robi Kijowski. Chociaż rzeczywiście dobrze by było, żeby sprawa się wyjaśniła. Ale trochę jest tak z KOD-em, jak z Kongresem Kobiet i z Czarnym Protestem, że myśmy w Kongresie to zrobiły jakby specjalnie, że taki był zamiar, że nie ma czapy, nie ma centrum, nie ma właściwie przywódczyń, tylko że to ma się rozejść. To ma być lokalne, regionalne i zróżnicowane. I jak ja teraz, nie wiem, byłam ostatnio w Płocku i byłam ostatnio w Białymstoku, to tam inne problemy się pojawiają, są inni ludzie i oni są strasznie aktywni. Ja myślę, że trzeba się po prostu jakby wyłamać z tego myślenia. Tak, że trzeba się wyłamać z tego myślenia, że jak w centrali się coś stanie, to jakby odium tych nieszczęść spada na wszystkich. To moja taka prywatna prośba, no po prostu jakby bądźcie i zwiększajcie swoje grono, bo inaczej nie obronimy tego kraju, tak mi się wydaje. I tak naprawdę to nie jest tak, że przyjdzie partia jakaś nowa i nas zbawi, pojawi się nowy, fantastyczny przywódca i nas zbawi. Tak naprawdę to wszystko to jest funkcja naszego własnego działania i funkcja naszego zaangażowania. Nie wiem, zawsze trzeba zaczynać od siebie. Po prostu wciągnij dwóch przyjaciół w działania KOD-u.
One mogą być zupełnie niezależne od tego, co się dzieje w Warszawie, bo teraz nie jest ważne, żeby jeździć do tej Warszawy i manifestować ten tłum. To trzeba tu pokazywać, że tam podjęte decyzje uderzą w nas i że Trybunał Konstytucyjny rozwalony, już nie mówię o tym, co się dzieje w sądownictwie, że to uderzy w nas tutaj, to pewno bardziej tutaj niż tam, więc no są problemy, ale trzeba iść dalej. Ja jeszcze dopytam o tą rolę KOD-u, ewentualną rolę, jeżeli taką widzisz w wyborach samorządowych. Znaczy ja od razu miałam taką myśl, przepraszam, ale po prostu jakoś może po tym wczorajszym zebraniu albo po innych, może nie będzie żadnych wyborów. Jest taka możliwość. To jest ta bariera też, o której dzisiaj mówiliśmy. Że kobiety stają i mówią, ja nie jestem partyjna, ja nie jestem z partii, ja nie jestem w żadnej organizacji. Tak jak gdyby przynależność polityczna była jakimś zbrukaniem. Polacy mają 1% osób partyjnych. 1%. To znaczy my stoimy na uboczu i tylko narzekamy. Po to, żeby wejść do partii, trzeba mieć odwagę. To nie jest tylko odwaga wejścia, to jest odwaga pokazania się w sferze publicznej i jako członek tej partii, członkini tej partii i wzięcia na siebie odpowiedzialności. I to jest bardzo ważny ruch. Ja oczywiście wszystkich zachęcam, żeby wchodzili, może niekoniecznie w partię, bo może nie ma jeszcze takich, do których by niektórzy się pisali, ale w organizacje, które mają charakter polityczny. Polityka to jest naprawdę wszystko, co robimy. Znaczy, to nie jest tak, że można być apolitycznym. Można być apartyjnym, ale nie można być apolitycznym. I lepiej oczywiście być sprawcą tej polityki i nie stać na uboczu, mimo odpowiedzialności, która jest z tym związana, niż być kimś, kto po prostu tylko stoi i narzeka i narzeka. No, że wszyscy Państwo obecni tu na sali powinni złożyć teraz zobowiązanie. Tak, startuję w wyborach samorządowych. Tak, głoszę ideę demokratycznego, praworządnego państwa. Z kilkoma jeszcze ważnymi punktami. W te wybory trzeba się zaangażować i ja myślę, że KOD powinien odegrać jedną z fundamentalnych ról. Zresztą Kongres Kobiet też w to wchodzi. Też będziemy namawiały kobiety, jeżdżąc po kraju. To zresztą wspólnie się najczęściej często robi. Chociaż wiem, jakie są koszta. Były dziewczyny, które startowały w wyborach samorządowych, a potem traciły pracę i miały duże kłopoty w miejscu, w którym funkcjonują. No ale w pewnym sensie taka jest cena życia publicznego czy życia politycznego. No właśnie taka myśl przyszła mi teraz do głowy w czasie tej naszej rozmowy, a jednocześnie jako taka refleksja po Kongresie Kobiet, może by tak założyć partię kobiet i wykorzystać, przekuć tą kobiecą siłę to, żeby dla tego naszego kraju jednak działać i żeby to kobiety mogły czasami. Znaczy, ja przypominam, że Kongres Kobiet prowadził do tego, co się nazywa kartą wyborczą, kwoty. Czyli w tej chwili każda partia musi mieć minimum 35% przedstawicieli jednej płci, czyli nawet partia stworzona przez kobiety musi, tak jak to się zresztą robi często, wziąć swoich kochanków, mężów, wujków, kuzynów i tak dalej, żeby oni te 35% zapełnili. Ale ja myślę, że to już nie jest ten etap. Ja myślę, że do wyborów, jeśli parlamentarnych, jakieś ugrupowania jeszcze powstaną. Jestem prawie pewna i pracujemy nad tym wszyscy. I myślę, że no, jeśli ta scena polityczna nie zostanie kompletnie jakby zdemolowana, a organizacje pozarządowe wygłodzone przez obecny rząd, to ja myślę, że do wyborów na pewno się pojawią jeszcze jakieś ciekawsze partie i ciekawsze ruchy. Być może też, ja mam taką ideę fix, bo na przykład w Nowoczesnej jest kilka świetnych kobiet, one wszystkie zaczynają w Kongresie Kobiet. Jest w Platformie Obywatelskiej też bym wyciągnęła kilka postaci. Szukałam w PiS-ie, ale tam chyba nikogo bym nie znalazłam. No i ja myślę, że uważając na takie wpadki jak Magdalena Ogórek, ja myślę, że coś jeszcze powstanie. No tu jestem optymistką, bo jestem na różnych spotkaniach i takich knowaniach i dziewczyny z Czarnego Protestu i tam różne takie ruchy. Także myślę, że coś powstanie, jeszcze powstanie, bo rzeczywiście możemy sobie tu wszyscy jednak powiedzieć, że sytuację po to dzisiejszy autorytaryzm to PO nam trochę przygotowało.
i nie mam zaufania do tej partii, szczerze powiedziawszy. Miałabym zaufanie do Partii Nowoczesnej, gdyby tam nie było Petru. Więc sytuacja rzeczywiście jest dosyć ciężka, ale mam jeszcze 2,5 roku. Pytanie, ile zniszczą, a ile my zdążymy w tym czasie zbudować i zachęcam do budowania. Tak, mam takie wrażenie, że to, co się dzieje w naszym kraju, czyli to, co widzimy, postrzegamy w kategoriach władzy negatywnych, tak naprawdę trochę przekuwa się w rodzenie się społeczeństwa obywatelskiego, czego też i dowodem są te nasze tutaj spotkania. Ale to jest zawsze, to jest nasza polska specjalność. Po prostu, kiedy jesteśmy zagrożeni, źle się dzieje, gdy się... Pamiętam pierwsze rządy PiSu, to na uniwersytecie były jakieś konferencje. My nie chodzimy, ja nie chodzę na konferencje na uniwersyteckie, chyba że tam coś mam mówić. A tak wszyscy przychodzili, żeby się po prostu ścieśnąć, żeby być razem, żeby budować swoją własną tożsamość. I to jest coś niesłychanie ważnego, chociaż też zwracam uwagę, wtedy nie było tej sytuacji, która w tej chwili jest na świecie. To znaczy jutro według mnie jest absolutnie decydujący dzień. Bo jeśli Marine Le Pen wygra znaczącą ilością głosów, to znaczy, że Europa się rozpada. Oczywiście jest taka nadzieja, że w drugiej turze jednak wygra Macron, nie wiem jak tam będzie, że Francuzi się trochę opamiętają, ale ponieważ tak samo mówiłam przy wyborach Trump-Hillary Clinton, kiedy mi różni akademicy gwarantowali, że nie, Magda, zobaczysz, amerykańskie społeczeństwo jest rozsądne. Więc na pewno jesteśmy na jakimś takim mocnym zawirowaniu. Ja mam taką wiarę, pewno będąc przywiązana do pewnych filozofów, że świat jednak jest postępem i że ludzkość przechodzi od czasów barbarzyństwa w kierunku demokracji. Ale oczywiście to nie wyklucza takiego stanowiska, no, że są momenty zastoju albo pewnego regresu. W tej chwili mamy wyraźny regres. Ponieważ z drugiej strony, jak już mi mówić o języku polityki, który mnie jakoś szczególnie interesuje, to z jednej strony są takie niepokojące zjawiska, one są związane oczywiście z mediami społecznościowymi, z dość powszechnym hejtem, no i z tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych przy wygranej Trumpa. Znaczy po prostu wygrał taki język chamstwa zwykłego. A jednocześnie były osoby, które mówiły, to nie jest język chamstwa, tylko to jest język autentyczny. Otóż ja mam taką teorię, bo jestem zwolenniczką poprawności politycznej, że myśmy już byli autentyczni. To było w wiekach średnich albo wcześniej. Jak nie lubiliśmy kogoś, to braliśmy kij, waliliśmy go po głowie, pluliśmy wokół siebie, jak Państwo wiedzą. No. I w XIII-XIV wieku w Europie w każdym razie pojawiły się zasady etykiety. To one były stworzone na dworach, a potem się demokratyzowały. Każdy z Państwa, nawet jeśli kogoś nie lubi, to mówi mu dzień dobry najczęściej, do widzenia, podaje mu rękę, wyciera nos, chusteczkę, chociaż łatwiej jest w rękaw, je widelcem, a nie ręką, chociaż znowuż łatwiej jeść ręką niż widelcem. I można powiedzieć, że gdybyśmy jedli ręką i wycierali nos w chusteczkę, to by było bardziej autentyczne. A normy grzeczności są związane z pewną hipokryzją, no po prostu udajemy, ale wolimy świat, w którym ludzie udają, niż świat, w którym ludzie są w cudzysłowie autentyczni. Ja proszę czasem studentów, żeby oni mi ocenili jakąś wypowiedź jakiegoś parlamentarzysty, który po prostu zachowuje się po chamsku, w przymiotnikach, które miałyby wzbudzić sympatię do niego. I rzeczywiście autentyczny, spontaniczny, szczery do bólu, niczego nie ukrywający i tak dalej, i tak dalej. Ale też możemy powiedzieć, no po prostu to jest cham, który ma prostacki język. Otóż ja uważam, że normy grzeczności to jest wielkie dobro naszej kultury. Nauczyliśmy się, korzystamy i dzięki temu nasze relacje są, można powiedzieć, no nie to, że bez konfliktów, ale w każdym razie są łagodniejsze. I na tym polega to, co Erasmus Rotterdam nazywał ucywilizowanie. I do tych norm grzeczności doszły normy poprawności politycznej, bo przekonaliśmy się, że język potrafi kaleczyć. A nie tylko nasze zachowania, ale pewne zwroty, utarte i stereotypowe zwroty. Umberto Eco, którego bardzo cenię, miał taki tekst kiedyś o poprawności politycznej i powiedział, no jeśli śmieciarz czuje się obrażony, ponieważ słowo śmieciarz desygnuje zawód, ale zarazem jest określeniem pejoratywnym, to nazywajmy go operatorem ekologicznym. Czy to cenzuruje język? No nie cenzuruje, raczej rozwija, bo znamy to słowo, a teraz wyszukaliśmy sobie jakieś inne. Poza tym, jak ja mówię komuś dzień dobry, a nie spieprzaj,
No to czy to jest cenzura? No to nie jest cenzura. To wydaje się, że po prostu każde używanie języka i korzystanie z różnych reguł jest już jakąś taką cenzurą. Ale wracam do Trumpa. Jak popatrzymy się na Marie Le Pen, bo ja śledzę to, co się dzieje na scenie francuskiej, bardziej niż to, co się dzieje w krajach anglosaskich, to ona z kolei odwrotnie. Ona zdobywa teraz mnóstwo punktów, bo ona stosuje język poprawności politycznej. Ona jest niesłychanie grzeczna. Zero agresji, zero nacjonalizmu. Ona po prostu jest na wyżynach poprawności politycznej, do tego stopnia, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale mniejszość arabska w Paryżu głosuje na Le Pen. Ona sobie wzięła za swojego doradcę geja, takiego ostentacyjnego, można powiedzieć, i ona pokazuje, że jest normalną, fajną partią również przez język. No wiemy, co ona myśli tak naprawdę, bo ona mówi, że... Ona nie schowała przypadkiem swojego Macierewicza w tej chwili po prostu? On, znaczy tak, znaczy tego nie wiem, ale ojciec jest, jak wiadomo, odepchnięty i właściwie nie ma go na scenie publicznej. Jej siostrzenica, Marion, która jest bardzo ostra, przestała zabierać głos. Więc nie, oczywiście, tam wyjdą Macierewicze, jak ona wygra. I tych Macierewiczów, znaczy nie wiem, czy Macierewicze, bo Francuzi są jednak dosyć rozsądni. Ale wyjdzie tam różnych nacjonalistów, pewna jakaś ogromna ilość. Liczba. Natomiast no, czy Marie Le Pen z kolei też pokazuje, że można wygrywać grając na poprawności politycznej. Bardzo mnie zajął Donald Tusk, który powiedział, że Trump wygrał z powodu swojej autentyczności. No, to nie jest taka autentyczność. Jest taka filozofka, która mówi, to, że my w ogóle się nie zabijamy, jest opłacone pewną ceną. No, ceną z hipokryzji rzeczywiście, ale kultura, etykieta, zasady grzeczności, życzliwość wymaga od nas pewnej hipokryzji. Nie jest to cena aż tak wielka, jak mi się wydaje. Nawiążę do tego, o czym tutaj była mowa, mianowicie do tego dokumentu zwanego kodeksem, czy też zasadami etyki poselskiej, w którym są zawarte takie zasady działania posła parlamentarzysty, jak jawność działania, rzetelność, odpowiedzialność, dbanie o dobre imię Sejmu. I w tym kontekście chciałam zapytać o to, jak wychowywać, jak kształcić, jak nauczać młode pokolenie, jak nauczać młodzież, żeby w momencie, kiedy wejdzie na salę sejmową z mandatem w ręku danym przez społeczeństwo, żeby takie zapisy, jak w tym kodeksie, nie były pustym frazesem, a były czymś, czym ta młodzież, to młode pokolenie przychodzi jako ze swoją własną moralnością. Znaczy, moralność tak naprawdę jest czymś znacznie słabszym niż pewne mechanizmy, w które jesteśmy wpychani. No w polityce trochę tak jest, że trzeba mieć twarz, a twarz ma się wtedy, kiedy jest się znanym. A znanym jest się wtedy, nie wtedy, kiedy pisze się habilitację, tylko wtedy, kiedy jest się w mediach. A do mediów zapraszają wtedy, kiedy jest się Alan Siołowski. Krótkie wypowiedzi, chwytliwe na każdy temat. I posłowie się po prostu tego uczą. Nikt nie będzie ich słuchał. Ja pamiętam, w Sejmie poprzedniej kadencji była Marysia Wiśniewska, była prezes PKO BP, ekonomistka, która świetnie się znała w sprawach, które są w dziedzinie jej kompetencji. Ona zabierała głos jakoś tak późno w nocy, miała doskonałe wystąpienia i na sali nie było dokładnie ani jednej osoby. Ani jednej osoby. Ona zresztą była chora w tym Sejmie właśnie z powodu braku kompetencji. Znaczy, też jest pytanie, i to jest takie pytanie, które już stawiał Platon. Czy ludzie, którzy są bardzo kompetentni i bardzo uczeni i bardzo moralni, w ogóle się do tej polityki nadają? Polityka to jednak jest trochę inna dziedzina kompetencji niż jakieś merytoryczne sprawy. I to jest bardzo dużo ładunku jest w tym języku, prawda? I ja myślę, że to może być język barwny. Bo inaczej nie przyciągnie uwagi, a tam jest przecież ogromny wybór tematów i ludzi. Ale on musi mieć jakieś granice. I te granice na ten język powinny być nałożone. I ja powiem tak, bo ja mam na przykład zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej. Tam mam taką małą grupę co roku, a chcę ją mieć, chociaż już tylko uczę na filozofii i to dużych studentów. Chcę ją mieć, bo oni są na pierwszym roku, więc oni są prosto z liceum. Ja wtedy mam taki wygląd liceum. I oni robią ze mną takie teksty jak Platona, Klemperera. Drodzy są, no to inna sprawa, że oni zatracili w tej szkole umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami. To jest inna kwestia.
Natomiast nagle zeszło, bo były akurat wybory, a mimo że głosowali wszyscy na Korwina Mikkego. Ja mówię, proszę Państwa, czy Państwo chcą mieć płatne studia w 100%, ależ skąd? Płatną służbę zdrowia w 100%, ależ skąd? Ja mówię, ale to jest w programie Mikkego, ale nas nie interesuje program. On jest fun, to jest for fun. Ich po prostu to bawi. I niestety taka jest dzisiejsza kultura polityczna, że ona została bardzo spłaszczona. Przecież to czyta programy. Kto słucha ludzi, którzy mówią długo, którzy się na tym znają, którzy mówią pięknym językiem. My jesteśmy bardzo na powierzchni. Ja myślę, że to się już nie zmieni. Natomiast oczywiście to, czego brak w szkole, to jest po pierwsze edukacja obywatelska, która nie polega na tym, bo ja w zeszłym roku przystąpiłam do egzaminu maturalnego, to się nazywa wiedza o społeczeństwie. I tam było jakieś pytanie o politykę Stanów Zjednoczonych wobec Chin w latach 60. Jak ja chcę wiedzieć o takich kuriozalnych sprawach, to ja sobie sięgam do internetu i to mam. Dlaczego ja mam się tego uczyć? Natomiast właściwie niewiedza, pewna praktyka czy umiejętność wyboru partii albo osób o określonych przekonaniach i prześledzenia ich poglądów i konsekwencji w życiu społecznym, politycznym, w edukacji i tak dalej, jest świetną praktyką i można z tego zrobić według mnie fantastyczne gry komputerowe w ogóle. Wiedza o społeczeństwie czy wychowanie obywatelskie, tak jak we Francji, powinno być pewną praktyką, pewnym warsztatem, gdzie się rozmawia i dyskutuje. To jest jakby pierwsza sprawa. A druga, nad czym ubolewam oczywiście, to jest brak etyki w szkole, właściwie brak filozofii w szkole. Filozofia daje pewną umiejętność krytycznego myślenia, stawiania pytań, analizowania, syntetyzowania, pewnego dystansu do rzeczywistości, rozumienia określonych pojęć. Etyka jest dziedziną filozofii, dzięki której można poznać wiele różnych stanowisk, różne uzasadnienia antropologiczne itd. To jest pewien rodzaj oczywiście wiedzy, która wydaje się erudycyjna, ale też ja uważam, że uczenie się etyki w szkole miałoby, czy powinno mieć taki efekt jak uczenie, czy cała działalność Sokratesa. Jak Państwo wiedzą, on chodził po mieście, zadawał pytania. Podchodził do kapłana, pytał się, co to jest pobożność. On podchodził do dwóch młodzieńców, pytał się, co to jest miłość, co to jest piękno, co to jest prawo, co to jest sprawiedliwość. Takie pytania zadawał. I te wszystkie dialogi kończą się porażką. Tam nie ma żadnej definicji. Jest tylko rozmowa, która polega głównie na tym, że Sokrates rozbija czyjeś stereotypowe przekonania na temat wiedzy, którą ma. On po prostu nagle wychodzi z niczym. Mówi, o Boże, ja nie wiem. A teraz pytanie, dlaczego właściwie my się uczymy o tym Sokratesie? Jedna z odpowiedzi jest taka. Sokrates nie chciał zastąpić jednej wiedzy przez inną, ani dawać odpowiedzi. On nas uczył myśleć. Myśleć. My mamy po prostu myśleć nad tymi pojęciami i uruchomić taki proces. I Hannah Arendt, kiedyś opisując to, powiedziała, jak zastanowimy się, jakie są źródła totalitaryzmu w XX wieku, to nie jest demoniczny Stalin i demoniczny Hitler. To są miliony bezmyślnych ludzi, które posłusznie za nimi poszły. Myślenie zawsze jest tym atrybutem, którego boi się władza totalitarna. W każdej formie. Czy trzeba po prostu myśleć. I etyka w szkole właściwie powinna zachęcać tych ludzi do myślenia. I teraz my mamy w szkole religię. Ja jestem osobą niewierzącą, ale mam takie hobby. Lubię teologię, czytam dużo pism, tego, co wychodzi w Watykanie i tak dalej. I też uważam, jak pewno większość z Państwa, że znajomość Biblii człowieka, który ma jakieś aspiracje do wykształcenia, powinna być obowiązkowa. Jedna z takich wielkich ksiąg. Ja robię na swoich zajęciach etykę chrześcijańską, bo my robimy od Grecji, idziemy do współczesnej metaetyki i tak dalej, ale mamy etykę chrześcijańską i moi studenci, podejrzewam, że to nieliczna albo jedyna być może grupa w Polsce, która przerabia ze mną dwie encykliki. Albo kiedyś robiliśmy Deus Caritas Est Benedykta XVI, bo to piękna encyklika o miłości. No, a teraz robimy Veritatis Splendor Jana Pawła II i Laudato Si Franciszka. Ale też czytają oczywiście Tomasza Zakwinu. I wszystko to wymaga znajomości Biblii. Ja się przekonałam już wiele lat temu, że ta znajomość Biblii jest zerowa. Ale do takiego stopnia, że jak ja proszę, żeby mi wymienili 10 norm dekalogu, bo one są po prostu bardzo ciekawie skonstruowane. Są pierwsze trzy normy, mają charakter teonomiczny, uzasadniający wobec innych, potem są obowiązki. No, chodzi nam o rozbiórkę taką dosyć naukową tego, co się robi.
to wszyscy mu tak znają, po czym nie znają. Cztery cnoty moralne, trzy cnoty teologalne, a to proste, wiara, nadzieja, miłość przecież. Ja mówię, dobrze, ale czego wyście się nauczyli w ciągu tych 900 godzin katechezy? 900 godzin katechezy. I oni mówią, że homoseksualizm jest zły i aborcja jest zła. A oprócz tego robili jakieś rysunki. A oprócz tego odrabiali inne lekcje. Ja już nie mówię, żeby ta religia wychodziła z tych szkół, skoro jesteśmy krajem tradycyjnym. Ale połowa tego niechaj będzie oddana osobom, które nauczą tę młodzież analizy różnych stanowisk etycznych. Bo to nie jest tak, że jak ktoś nie wyznaje moralności chrześcijańskiej, to jest nihilistą. To nieprawda. Ludzie niewierzący w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania, Szwecja, kraje, do których pretendujemy, są niewierzący, są znacznie bardziej życzliwi, przyjaźni, pomocni, zaangażowani i solidarni niż my, którzy deklarujemy miłość bliźniego, a nie potrafimy się po tej mszy uśmiechnąć do kogoś, kto potrzebuje pomocy albo pomóc. Więc no to jest taka trochę odpowiedź na pytanie. To znaczy, po pierwsze, wprowadzić jednak i edukację obywatelską, i edukację taką etyczną do szkół, bo to by coś dało. Ja pracowałam ze środowiskami, które były narażone na korupcję, to było dawno temu i to byli, powiedzmy, celnicy. To była duża grupa celników, Zbyszek Bujak był wtedy szefem CLA i myśmy razem przygotowywali przed wejściem Polski do Unii taki podręcznik dobrych praktyk w CLE, on zresztą funkcjonuje po dzień dzisiejszy, ale oczywiście ja nie chciałam go pisać, to mieli napisać go właśnie celnicy. I robiliśmy takie ćwiczenia, które polegały na tym, oczywiście na pytanie, czy państwo biorą łapówki, ja nie wiem, czy państwo pamiętają, to było środowisko, które po prostu pierwsze miejsce w randze. A mi skąd, jakie łapówki? My nie bierzemy łapówek w żaden sposób, mówię. Ale tam jak się tam, bo ja jeździłam tam, a to ruszyło szufladą, to te butelki tam po prostu. I ja im dałam takie ćwiczenie, żeby wymyślili jakieś nazwy na łapówki. Okazało się, że oni tego znaleźli 56. To było w użyciu. Albo sposoby, dlaczego ludzie, znaczy co sobie mówią, w jaki sposób ludzie racjonalizują branie łapówek. No, że inni to robią, to ja też muszę, bo inaczej byłbym niesolidarny, albo wyszedł na kapusia. Moja żona w szczególnej sytuacji, sytuacja niezwykła i tak dalej. Tych uzasadnień było mnóstwo. Ja myślę, że kiedy takie rzeczy się wydobędzie na wierzch, to jednak ktoś 10 razy pomyśli, czy może to moje uzasadnienie nie jest po prostu przykrywką dla niemoralnego postępowania. Więc są różne metody w etyce, dzięki którym można ludziom pewne rzeczy jednak uzmysłowić, no ale oczywiście oni muszą sami nad tym pracować, ale szkoła może dać bardzo wiele, a nie daje. Jeżeli chodzi o tę etykę w szkole, to ja widzę też pewne światełko w tunelu, ponieważ etyka zaczyna już tak praktycznie funkcjonować w szkołach. Na przykład w szkole, w której uczę, zajęcia są prowadzone i zresztą ja je prowadzę, że jakieś tam małe doświadczenie mam. I zauważyłam, że, no nie wiem, że jest to liczna grupa dzieci, które uczęszczają, ale ta grupa się zwiększa. Co to znaczy zwiększa się? No od jednej osoby do na przykład 6 osób w danym poziomie. Albo nawet są dzieci, które chodzą na religię i na etykę. Także myślę, że tutaj mamy jakieś takie optymistyczne wieści. No ja mam pesymistyczne wieści, dlatego że teraz w związku z taką polityką i kulturalną, i edukacyjną, to małe ośrodki na przykład tracą dofinansowanie na świetlice, a zyskuje je ksiądz. Także to jest dosyć duża akcja i myślę, że tutaj nie byłabym optymistką. W ogóle mój największy pesymizm jest w związku z reformą edukacji. Zależy też od tego, czy jest to duże miasto, czy jakiś mały ośrodek. Nie, no to tak. Znaczy ja rzeczywiście założyłam w roku 90, od razu jak etyka została wprowadzona do szkół, to myśmy założyli podyplomowe studium filozofii etyki. Ono było tak jeszcze wymyślone, że jak któryś nauczyciel zacznie teraz uczyć etyki, to on do nas przychodzi, a my mu dajemy konspekty lekcji na cały miesiąc. A on, no i na początku na tym studium było dużo osób, potem przestali przychodzić nauczyciele. Tylko różni inni ludzie, na przykład prawnicy, mówili, wie pani, przychodzę do tego, na to studium, tam była taka rozmowa kwalifikacyjna, bo naprawdę się nauczyłem wszystkich kodeksów, ale nie wiem, co to jest sprawiedliwość. Rzeczywiście filozofia jakby temu służy. Potem były rządy, które obiecywały bardzo wiele i bardzo różnych rzeczy. I my tak cały czas, no przecież to jest od 92 roku to studium, to ile to już lat. No i to wszystko tak funkcjonowało i
I nic z tego, więc tak się pojawiają takie promyczki. Jaskółki. Tutaj 6 osób, tu 5, tutaj w dobrym liceum to i tak dalej, ale ja kiedyś na wsi była bardzo przykra historia z molestowaniem. Znaczy była rodzina, która molestowała dzieci, ojciec molestował dzieci i chłopcy z tej rodziny, to wszystko dzieci w podstawówce, zrobiły zdjęcia. No i w szkole zrobiła się z tego ogromna afera, ale taka rzeczywiście kompletnie traumatyczna. I dyrektorka tej szkoły poprosiła mnie, żebym jakoś pomogła, żebym załatwiła może psychologów, jakąś pomoc. Ja rzeczywiście skierowałam się do Pontonu. To jest taka grupa edukatorów seksualnych, gdzie są psycholożki, psychologowie, pedagodzy. I oni świetnie potrafią rozmawiać z dziećmi, z rodzicami, jakaś taka traumatyczna historia. I oni się zgodzili przyjechać za darmo i to się skończyło tak, że interweniował sam biskup. Dyrektorka straciła natychmiast pracę. I było po wszystkim. I obawiam się, że, no, że niestety tak to właśnie tak to wygląda. Czy Państwo mieliby jakieś